drop the bass, drop the bass and make them all have fun. Cześć, ja jestem Merkury, a dzisiaj jest odcineczek z gry Dogfood. I jako specjal, że za bardzo nie miałem pomysłu to zrobić, to pomyślałem, że to będzie taki jakby specjal dla graczy w Dogfood 18, bo mam taki mały konkursik i jest do wygrania 10 Toty Ronaldo. A jak te 10 Toty Ronaldo wygrać? Już mówię. Musisz zostawić łapeczkę w górę, zasubskrybować ten kanał oraz napisać w komentarzu konkurs. To losowanie będzie za tydzień, więc masz szansę właśnie dużą nawet wygrać 10 Toty Ronaldo. A żeby nie było, tutaj pokazuję 10 Toty Ronaldo do rozdania. Ale możecie pomyśleć, że to tylko jest ten konkurs i to, ale mam jeszcze dla was ukryty kod, który, jak dobrze pamiętam, to na kanale Five Dragons nie było tego, a tym kodem pokazywał, że jest kod TOTS, który już wykorzystałem, ale nie wiem, czy to ja odkryłem, albo może ktoś nagrał. Jak ktoś nagrał, to ja od niego nie ściągałem. Ale chyba ja pierwszy to odkryłem. I wpiszcie sobie kod TOST. I da wam to paczkę z jednym TOTSem. Jak się mylę i już ten kod był przykładowo na kanale Five Dragons, to bardzo przepraszam, ale ja nie widziałem. Ale też, żeby nie było tak nudno i sztywno, to taki mam mały challenge też dla siebie. Czyli otwieram 10 tych paczek i nieważne co tam będzie, wszystko quickselluję. Nawet jakby był Tots Ronaldo, obojętnie jaka karta, to quickselluję to. Pierwsza paczuszka, będę to wszystko pomijał. Czeryszew. Ładne bramki na mundialu strzelał. Rosja ustawiona w ogóle, wszystko. Trzecia, dobrze liczę, Laudrup. Czwarta, nawet Chevalier, chyba dobrze. Czwarta paczka chyba to była. No na razie to teraz piąta i Foster. No na razie mi nie boli to celowanie. Teraz szósta. Dobra. Siódma. Oj. Ósma paczka. No na razie słabo. Dziewiąta. Ostatnia paczka. No co mogę powiedzieć? Karty to były słabe, więc może i paka otworzy. Tak właśnie marnuję pieniądze, ale może mi się zwróci. No, jak widać, mi się nie zwróciło. Aby tu. No raz wydropiłem tutaj dawczo pak, że może. Słabo. Koło fortuny, no. Dobra, ale mogę to zaryzykować. Mogę wygrać nic, a mogę wygrać razy 4. To może jakieś paczki. Poland pa. No nie chcę tego otwierać. Z drobkiem nie ma fajnych. To może lamy.
Lama Challenge. O, jeszcze jedna. Jako, że wbiliście 50 subskrypcji, to mam taki pomysł z nową serią, że przykładowo odcinki by się pojawiały może w wakacje nawet co 3 dni, jakbym dał radę. Tylko musicie napisać, jaką grę byście chcieli. Przykładowo to może być Minecraft, Fortnite, Dogefood. Co byście tylko chcieli. Rocket League, FIFA, Clash Royale. A jak widzę, że z tych lam nic nie ma, to za chwilę może przejdziemy do Pack and Play'u. A dobra, to jeszcze tylko tą lamę. No i nic. Dobra, teraz serio już. Idziemy do Pack and Play. Dobra, jestem przy Pack and Play'u. Daję szybką grę. Ale też... No właśnie, możecie napisać w komentarzach, co byście chcieli. A właśnie już się zaczął Pack and Play. Mogę to ułożyć teraz. Bajik, baj. No to coś czuję, że tu może być nawet Premier League, chociaż otot, dobrze. Jaki? O! Carlos Lopez. Carlitos. Ale niespodzianka. Ja w ogóle w Dogefucie, ani we FIFA nigdy nie widziałam na ekranach no polskiego herbu, nie? Więc to jest dla mnie nawet zdziwienie. Ja myślę, że co to jest? Jakiejś ligi hiszpańskiej, coś, jakiś to, co? To jest Carlitos, więc no nieźle. Tu mam Sterling, znaczy jeszcze do tego Carlitosa to może nie jest nieźle, że jest z Ekstraklasy, to jest, powiedzmy, że się cieszę. O, mam Mojżesza. O, mam Mertesakera. Mertesaker. Sorry, jak się mówię. Jest ikona Wandersa. Wandersa. Dobra. Przedostatnia paczuszka. O, ma Ronaldinho czy Pele? Ronaldinho, dobrze. Mamy Shearera. Shearera. Obaj mamy Halloweenowe karty. Ja mam z Anglii. On ma Carrasco, ja mam Sturridge'a. No to chyba Premier League. Dobra, zobaczymy, czy tak może być formacja. Chyba tak. Chociaż tu by się przydały na trzech napastników. Czy coś takiego by się udało? Pyk, pyk. Merter, Zaker. Mogę też, to wiem, że tak mogę zrobić. No i to. To może to. I chyba to będzie najlepszy, chociaż trafiłem na jakąś fajną kartę. Może z Anglii. Dobra, powiedzmy, że to niech tak będzie. Zobaczymy, jaki skład ma gościu. Tutaj. Jak dobrze widzę, to ma o wiele gorszy. I tak, wygraliśmy, więc tak to bym mógł rzec, że easy win, ale nie no, okej. Holand Pack oczywiście nic nie ma, nawet nie wiem, po co to otwierałem. Trzy czerwone karty. Sobą. A no dobra, robimy tak, o, taki challenge. Te dwie paczki, które mi zostały teraz,
To obojętnie co tu będzie, to muszę skwikselować. I tą paczkę muszę skwikselować. TOTS razy 2. Coś czuję, że to może być albo nawet Ronaldo i no Lewandowski, ale nawet może coś, albo coś takiego, albo właśnie może być nawet karty 90. Dobra, skończę już gadać i otwieram to. On sobie nawet obejrzy. A, no to dobra, aż tak nie wiem. Mini gry, może jakieś jeszcze. O, dobra, statki. Jak statki, to statki. Trzeba fajne karty. Dobra, zobaczymy, czy ktoś gra w ogóle w statki. Pamiętajcie, za tydzień jest. No, ogłoszę, kto wygrał ten konkurs. Jak w ogóle ktoś się zgłosi. A, przeciwnik wyszedł. Albo nawet, nie no, się już teraz nie da ci grać, bo kiedyś się tak dało, wiem, ja z tego nie korzystałem, że w trakcie, gdy zobaczyłeś przykładowo jego karty, to wyłączałeś i włączałeś internet. Jego wywalało, a ty nadal zostawałeś, tylko że on się nie ruszał i... Mamy to wytłumaczyć, no może wiecie, o co mi chodzi. Dobra. Strasser? Nie. Zobaczcie lewe skrzydło. Może on trafia tam, gdzie on ma karty. No i trafił mi pierwszy Ronaldo. Zobaczę. Tak, ma. Tam Pujola. Czyżby on miał coś takiego? Nie, dobra. A! Naprawdę był easy win. Co ja zrobiłem? No dobra, to gramy. Może czymś takim wygram. Ojejku, ustawiłem wszystkich na napad. Easy. Błęd. Pierwszy Ronaldo poszedł. Może też tak ustawił? Nie. On to chyba trafi. No ale skąd on wiedział? No nie trzeba było tego stawiać. Czy mogę coś upgrade'ować? No to nie. No też nie. Nie. Mogę nawet do Temesiego. Dobra, spróbuję. Spoko. Czemu mam takie niektóre takie jak... No takie słabe, no. Cenzura na moim kanale. Mam jeszcze jeden taki, może trochę fajny nawet, taki film w planach. To bardziej nie będzie z gry, tylko no zobaczycie, no. No niestety nagrywarka mi przestała nagrywać, czyli Mobizen. No, chciałem to naprawić i jeszcze się z wami tak pożegnać w fajny sposób, ale niestety muszę w taki. Ale ważne chyba, że w ogóle się z wami pożegnam. No i jak dotrwałeś do tego momentu, to napisz w komentarzu to Tornaldo, a przypnę ci serduszko. Dzięki za oglądanie. Może zostawić łapeczkę w górę. Zasubskrybować ten kanał, napisz konkurs, żeby wziąć udział w konkursie, a ja już się z wami żegnam. Cześć!
Now he don't talk too much, he's probably giving up, I think he's had enough, cause he ran out of luck, out of luck. Now he